Cześć, nazywam się Gosia Herba i jestem ilustratorką. Zajmuję się ilustracją prasową. Jestem też dosyć mocno związana z książką. Ilustruję książki zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Projektuję okładki do książek. Często zdarza mi się ilustrować poezję. No i jestem też autorką, współautorką picture booków dla najmłodszych. No i też wykonuję ilustrację komercyjną, reklamową, webową. Zdarza mi się projektować opakowania, jakieś większe formy związane z architekturą, plakaty, czy jakieś wzory na tekstylia. Ta lista się tutaj pojawia nieprzypadkowo, bo chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć o odpowiedniości w ilustracji, o tym, w jaki sposób stworzyć ilustrację adekwatną do tekstu. Podpowiedzieć wam, jak można pracować z briefem, no i jak praca ilustratora może się różnić w zależności od tekstu, z jakim pracuję. Na początek definicja. Ja dla was wybrałam definicję wiercińskiej, bo uznałam, że ona jest najbardziej podatna na rozwój, na aktualizację. Według niej ilustracja jest ściśle związana z tekstem, któremu to towarzyszy, przy czym ten tekst dzisiaj już rozumiemy trochę szerzej, bo to nie jest tylko tekst literacki, ale to może być brief, wytyczne klienta, jakiś kontekst, hasło reklamowe. Ilustracja dopowiada, interpretuje tekst, ewokuje stany uczuciowe. Ilustracja często sięga tam, gdzie tekst nie sięga, ale musimy jednak pamiętać o tej funkcji. Ilustracja jest ściśle związana z tekstem i ściśle związana z funkcją, którą ten tekst dyktuje. Ja dzisiaj pokażę wam trochę, będę się opierała na własnym doświadczeniu i pokażę wam trochę też moich starych i brzydkich prac, ale to nie o to chodzi, czy one, jakie one będą w tym momencie wartości. Podzieliłam ilustrację ze względu na funkcję, na kilka kategorii. No i zaczniemy od ilustracji prasowej, a konkretnie od ilustracji do magazynów kobiecych, bardzo popularnych. Zazwyczaj dostawałam dużo swobody w interpretacji tematu, natomiast tutaj obowiązuje pewna zasada. Nawet jeżeli tekst dotyczy rzeczy niezbyt przyjemnych, to ilustracja powinna być przyjemna, pozytywna i optymistyczna w wymowie, no i powinna operować formami przyjemnymi dla oka. To nie jest miejsce na teksty o siostrze Bernadecie, to nie jest miejsce na ból, rozpacz. To jest dobre miejsce, żeby pokazać wam ilustrację Patrycji Podkościelny dla Newsweeka. To jest przykład ilustracji adekwatnej względem zupełnie innego tekstu. Newsweek to jest magazyn opinii i oni się nie boją ciężaru tematu. No Patrycja ilustruje teksty o śmierci, o samobójstwie, uzależnieniach, depresji, gwałtach i zauważcie, że nie tylko adekwatna jest jej metafora plastyczna, ale środki wyrazu plastycznego, po które sięga. Mam na myśli kolor, mam na myśli linie, faktury. My jeszcze na chwilę wrócimy do tego przypudrowanego świata magazynów kobiecych. Ja mam na myśli takie pisma jak Zwierciadło, jak Pani, jak Twój styl i tak dalej. To nie jest zbyt wymagająca literatura, publicystyka. Raczej takie pisma przeglądamy u fryzjera i warto o tym pamiętać. Ja po jakimś czasie znalazłam taki sposób, aby tworzyć ilustracje, z którymi widz może się utożsamić. To są takie ilustracje, nazywam je horoskopowymi, na tyle uniwersalne, że czytelniczka może sobie pomyśleć, tak, to właśnie jestem ja. Zupełnie inny sposób, inne podejście do ilustracji prasowej kobiecej ma Paweł Jońca. Jego metafory są otwarte na interpretację. Forma jest również lekka, bardzo przyjazna. No i humor, lekki, błyskotliwy.
Inaczej jest, kiedy ilustrujemy magazyny, tygodniki, dzienniki opinii. Mam na myśli tutaj takie pisma, dzienniki jak New York Times czy Washington Post i tematy związane z polityką, z historią. I to jest też dobry, i nie mam natomiast na myśli jakichś pism skrajnie zorientowanych czy satyrycznych, gdzie mile widziane są karykatura i niewybredny humor. To jest też dobry moment, żeby wam opowiedzieć o tych dwóch ważnych pojęciach, które towarzyszą nam, ilustratorom, w każdego dnia pracy. Po pierwsze to jest dekorum, czyli zgodność treści z formą. Ja o tym dzisiaj przez cały czas będę mówić. To jest ten moment, kiedy przeczytaliśmy tekst, wymyśliliśmy sobie już metaforę plastyczną, no i zastanawiamy się, jak to ubrać, jakich środków formalnych użyć, aby w pełni jak najlepiej oddać treść tekstu. I jeżeli nam się uda, no to rodzi nam się odpowiedniość, czyli właśnie zgodność ilustracji z tekstem, z tematem. Tutaj widzicie moją starą ilustrację, jaką wykonałam kilka lat temu dla The Washington Post, do tekstu, który był oceną prezydentury Baracka Obamy. Widzicie też szkice, których nie wykorzystaliśmy, no a w efekcie powstała ilustracja przedstawiająca prezydenta łamiącego się pod naporem niespełnionych obietnic. Tutaj z kolei widzicie wizerunek Hillary Clinton dla Monocle Magazine, do tekstu z 2016 roku o kampanii prezydenckiej. Te obydwa teksty były jak najbardziej poważne i krytyczne, natomiast pozbawione tonu oskarżycielskiego, jakiegoś agresywnego. Ilustrując tekst do Washington Post, musiałam jakby ująć to trochę poważniej, ponieważ Washington Post no, nie stroi sobie żartów z prezydenta, a bardziej zdystansowany monokl pozwolił mi na bardziej, powiedzmy, żartobliwe ujęcie. Jeżeli chcemy się zajmować ilustracją właśnie na tematy polityczne czy historyczne, no to musimy pamiętać o tym, że portretowanego przedstawiamy raczej z szacunkiem, no chyba że redakcja jakoś zaznaczy inaczej. To jest dobry moment, żeby wam pokazać pracę, doskonałą pracę Edela Rodriguez'a, który nie lubi Trumpa i rysuje go bardzo często. Zauważcie, że mimo, że to są bardzo ostre przedstawienia, bardzo krytyczne i niechętne Trumpowi, to jednak one nie przekraczają granicy dobrego smaku. To nie są przedstawienia obelżywe, takie jakbyśmy mogli zobaczyć, nie wiem, w Charlie Hebdo czy w naszym rodzimym nie. Pamiętajmy po prostu o tej granicy, o zachowaniu jakiegoś umiaru. Zresztą polecam wam zapoznanie się z wcześniejszymi wydaniami magazynów. Obejrzyjcie sobie kilka numerów wstecz magazynu, który macie zilustrować, żeby po prostu rozpoznać jakby ton. Jest też kwestia poszukiwania źródeł i kwestia dokładności. To jest też, myślę, że cenne pojęcie w naszym zawodzie. Tutaj ilustrowałam okładkę i rozkładówkę do magazynu The World Today. To był artykuł poświęcony obchodom setnej rocznicy rewolucji rosyjskiej. Artykuł nie tylko przytaczał wydarzenia historyczne, ale też przedstawiał obecną sytuację, postawę Putina, który najchętniej selektywnie wymazałby historię. Moje pierwsze szkice, te, które widzicie u góry, zostały odrzucone jako zbyt agresywne, zbyt dosłowne, zbyt mocno nawiązujące, odwołujące się do ikonografii rewolucyjnej, no i przez co przywołujące wiele negatywnych skojarzeń. Redakcja nie chciała być aż tak ostra i wybraliśmy te dwa szkice na dole. Okładkę widzieliście, a tak wyglądała jeszcze rozkładówka. No i co, no musiałam sobie przypomnieć historię, więc szukałam źródeł, jakiejś ikonografii rewolucyjnej, malarstwa, sprawdzałam detale, jak wyglądała czapka białoarmisty, jak wyglądała czapka bolszewika. Takie dokładne poszukiwania pozwalają nam uniknąć jakiś wpadek i uniknąć powielania jakichś krzywdzących stereotypów. Zresztą o stereotypach jeszcze opowiem przy okazji innego tematu. W kwestii okładek i w kwestii książek myślelibyśmy, że mamy więcej swobody, natomiast czyhają na nas z ograniczeniami, szczególnie przy okazji okładek, marketingowcy i redaktorzy.
Tutaj akurat widzicie okładki, które projektowałam bez jakiegoś mocnego briefu i bez ingerencji redaktorów, natomiast ja wam chcę dzisiaj opowiedzieć o czymś zupełnie innym, czyli o pracy, która mi się rzadko zdarza, bo o pracy z briefem, który jest bardzo dokładny i który mi narzuca, co mam rysować. Zazwyczaj nie godzę się na takie warunki. Tym razem było inaczej. To są okładki, które rysuję dla Penguin Random House za pośrednictwem agencji graficznej Vintage Smyk. Ja tutaj otrzymuję bardzo dokładny brief, no i tam są opisane konkretnie sceny, jakie redakcja chce zobaczyć. Czasem dostaję cytat konkretny. I ten brief, który dostaję, jest no niemalże idealny. Co według mnie zawiera idealny brief? No jest temat, mamy opis, rozwinięcie tematu, są referencje, które pomagają mi na przykład zrekonstruować jakieś realia historyczne, to są linki, zdjęcia, to są jakieś słowa kluczowe. Są wybrane prace tylko i wyłącznie z mojego portfolio. Pewnie wam się zdarza czasem dostać jakąś propozycję z przykładowymi pracami innego ilustratora i z prośbą, abyście naśladowali jego styl. No tutaj się to całe szczęście nie zdarza. No i jak widzicie, jeżeli layout jest na przykład jakoś wyjątkowo mocny, no to dostaję też sugestie palety barwnej. Jest dokładnie podana specyfikacja techniczna, więc o nic już nie muszę dopytywać. No i na końcu stawka i deadline. Ja wam naprawdę szczerze życzę, abyście mogli pracować z takimi briefami, ponieważ dane nam na początku pracy oszczędza nam czasu. Jeszcze wracam do tych okładek. Jak wygląda taka praca nad okładką? Nawet jeżeli ten opis redaktorski mi się nie podoba i muszę przyznać, że czasem uznaję, że to są dosyć tandetne sceny, to staram się z tego wybrnąć już za pierwszym razem i przedstawiam po kilka wersji, po kilka jakichś różnych ujęć jednej sceny. To też jest oszczędność czasu. Redaktor wybiera za pierwszym razem, po pierwszym secie któryś ze szkiców, no i zaczynamy najprościej mówiąc, kolorować. Jest jeszcze kwestia tego, że redaktorzy wymagają ode mnie, abym utrzymała te realia. To są na przykład powieści, które mówią o czasach edwardiańskich albo o jakichś czasach, nie wiem, lata 20, art deco. No więc szukam źródeł, szukam jakiejś inspiracji. Szukam nie tylko w Google i na Pinterestie, korzystam też z dostępnych bezpłatnie zasobów bibliotek cyfrowych, międzynarodowych. Warto też pamiętać, że jeżeli wykonujemy okładkę jakiegoś wziętego tytułu i to jest kolejne wydanie, to warto sobie sprawdzić, jak wyglądało poprzednie wydanie, bo redaktorzy tego nie pilnują i po prostu czasami powtarzają te same pomysły. A tutaj widzicie moje dwie okładki, także dla Penguin Random House. Wykonywałam te okładki za pośrednictwem agencji Pentagram kilka lat temu, no i miałam za zadanie narysować wizerunek najbardziej nielubianego brytyjskiego króla Johna, Jana bez ziemi. Chyba się przejęłam tą agencją i tym klientem i nie do końca skupiłam się na briefie, nie do końca skupiłam się na kontekście, przystąpiłam od razu do rysowania, no i narysowałam tego tutaj gościa. Nie wiem, dlaczego na modłę jakiegoś XIX-wiecznego portretu. Redakcja to odrzuciła z sugestią, abym zachowała trafną kompozycję, ale jednak abym wróciła do mojego oryginalnego stylu, no bo zostałam wybrana właśnie ze względu na niego. Dlaczego? No bo jest uproszczony i mocno geometryzuje i według redaktorów bardzo dobrze pasował do wizerunku króla, który żył na przełomie XII i XIII wieku. Więc to pierwsze XIX-wieczne ujęcie było po prostu moim ogromnym błędem. Nie zastanowiłam się nad kontekstem. To się też zdarza, więc zachęcam was do przemyślenia sprawy, zanim zaczniecie rysować. No i ilustracja dla dzieci. To jest bardzo szeroki temat i ja dzisiaj tylko zarysuję kilka istotnych, jak mi się wydaje, pojęć. To jest zupełnie inna sprawa. Tutaj musimy się, aby uzyskać odpowiedniość, musimy się dopasować do stadium kognitywnego rozwoju małego czytelnika. Musimy pamiętać o wieku i o możliwościach tego odbiorcy. Najmłodsze dzieci, takie do 5, do 6 lat, są skupione na kolorze. Nie przeszkadza im zupełnie deformacja, nie przeszkadza im nierealistyczne zastosowanie koloru. W wieku 7 lat
tak około, dzieci zaczynają porównywać sobie to, co widzą na obrazku z rzeczywistością i ta potrzeba realizmu narasta, osiąga apogeum w wieku 12-13 lat. No i później po 12 roku życia dziecko zaczyna odbierać już ilustracje w bardzo indywidualny sposób, ocenia je pod względem kompozycji, wyrazu emocjonalnego. To jest oczywiście bardzo ogólne ujęcie, natomiast takie badania, o których możecie sobie przeczytać w literaturze specjalistycznej albo na przykład, nie wiem, śledząc taki magazyn jak Rims, one są pomocne dla nas, dla ilustratorów, którzy pracują nad książkami dla dzieci, ponieważ naprawdę musimy pamiętać, przepraszam Was bardzo, ale widzę, że tutaj trochę mi te slajdy w dziwny sposób poprzeskakiwały. Musimy pamiętać o wieku i o możliwościach czytelnika. Nie przyjmie się po prostu książka dla pięciolatka, która zawiera jakieś przerażające, straszne sceny. Dzieci w tym wieku mają problem po prostu z rozróżnieniem fikcji od rzeczywistości. Jeżeli dziecko będzie płakało po prostu po lekturze tej książki, będzie przerażone, to rodzice nigdy więcej nie kupią Twojej książki. Pamiętajmy też o tym, że poczucie humoru u dzieci się zmienia. Taki kilkulatek cieszy się z humoru sytuacyjnego. Ktoś puści bąka, ktoś się przewróci, to jest jego poczucie humoru. Maluchy też bardzo lubią i rozumieją wyraziste, charakterystyczne postaci o twarzach, które wyrażają znane im emocje. Jest też kwestia tego, że powinniśmy pamiętać o wieku i możliwościach czytelnika, także kiedy pracujemy nad sprawami technicznymi, kiedy obmyślamy format książki, gramaturę papieru, typografię, ponieważ ona musi być czytelna dla małego czytelnika. Pamiętajmy o tym, aby współpracować z grafikiem. Ta praca nie może się odbywać na dwóch zupełnie osobnych polach. Ilustracje nie mogą powstawać w oderwaniu od typografii, no i odwrotnie. Jest wiele kategorii, jeżeli chodzi o literaturę dziecięcą. Ja Wam mówię o kilku po prostu mi znanych i sprawdzonych. Książka, taka jak picture book, czyli książka obrazkowa, rządzi się własnymi prawami. Tutaj tekst i ilustracja budują narrację na tym samym poziomie, są sobie równorzędne. Istnieje taka zasada, że ilustracja nie powinna powtarzać tego, co już zostało napisane. Natomiast w przypadku na przykład poezji jest zupełnie inaczej. Tutaj interpretujemy tekst. Ja na przykład mam taki sposób na tworzenie równoległej narracji, która oczywiście znajduje jakieś punkty wspólne z tekstem, natomiast pozwalam sobie na stworzenie historii, która może być interpretowana i odbierana jako zupełnie odrębna. W przypadku wierszy do Ficowskiego stworzyłam bardzo intymną narrację, ponieważ te wiersze przypominały mi po prostu moje dzieciństwo i stworzyłam cykl ilustracji opowiadających historię czwórki dzieci na tle 4,5 roku. No a tutaj było inaczej. Wiersze Grochowiaka są anachroniczne i są bardzo abstrakcyjne w formie. No i takie też powstały moje ilustracje. Skupione na grze formą, kolorem, abstrakcyjne. Wracam do pracy z briefem i do sytuacji, kiedy chcemy powiedzieć nie briefowi, który nam się nie do końca podoba, a zabrnęliśmy już tą współpracę. Przez jakiś czas ilustrowałam magazyn niemiecki, magazyn dla kobiet, no i ilustrowałam tam dział z recenzjami perfum. Nie bardzo mi się podobały te pomysły redaktorów, ponieważ co perfuma, to wizerunek kobiety był dosyć stereotypowy i krzywdzący. To była romantyczna kobieta, wijąca się w pościeli, czekająca na ukochanego, z apaszką, która powiewa na wietrze. Ja po prostu nie chciałam rysować takich rzeczy, więc zaproponowałam redakcji jakieś inne ujęcie kobiecości. Trzeba się do tego przygotować. Więc czytałam inne recenzje perfum. Sprawdzałam opisy producenckie, sprawdzałam, co może mi podpowiedzieć symbolika roślin, kwiatów, owoców, których nuty znalazły się w danym zapachu.
No i tak przygotowana zgłosiłam się do redaktorów, proponując im bardziej aktywną wizję kobiety. Rysowałam, no i się udało. Było nadal glamour, ale było jednak trochę mniej stereotypowo, więc była kobieta podróżniczka, czytelniczka, była kobieta, która kierowała statkiem, była kobieta naukowiec. Więc możemy przedstawić jakąś alternatywę wydawcy, jeżeli nie chcemy rysować według briefu, natomiast musimy się do tego odpowiednio przygotować, jakoś to zargumentować. Wielu z nas pracuje coraz częściej z ilustracją webową. To jest jeszcze inna bajka. Tutaj nie tylko pracujemy z tekstem, ale bardzo często musimy się dopasować do istniejącego już układu graficznego, do istniejącego zestawu kolorów, no i do formatów na przykład. Tutaj widzicie moją pracę do Quartz at Work. To jest dział Quartza. Sam Quartz at Work to jest redakcja w Nowym Jorku, bardzo postępowa, nowoczesna. Ja jako ilustratorka muszę się do tego dopasować, jeżeli chcę z nimi współpracować. Na tym portalu znajdziecie teksty o nowoczesnym miejscu pracy, o zarządzaniu, o tym, jak rozmawiać z pracownikami i z pracodawcą. Ja pracuję już z nimi ponad rok, no i wykształciliśmy sobie dosyć wygodny model współpracy. Po tym, jak przebrnęliśmy przez ustalanie tych wszystkich detali związanych z briefem, w tym momencie dostaję zajawkę dwuzdaniową tekstu, no i przygotuję szkice. Im dłużej pracuję w tym zawodzie, tym istotniejszy wydaje mi się szkic, sam proces szkicowania. To też jest duża oszczędność czasu. Ja staram się przedstawić szkice bardzo czytelne. Tak naprawdę, no, jak widzicie, to jest po prostu rysunek pozbawiony koloru. Osadzone, jeżeli już mogę tego dokonać, to w kontekście już strony. Unikam dzięki temu też poprawek w gotowej już ilustracji, co czasem bywa frustrujące. No i jest jeszcze taka sprawa. Jeżeli chcemy pracować chociażby z takim klientem jak Quartz, z rozwojową i z nowoczesną jakąś agencją czy magazynem, no to musimy się dostosować do jakichś standardów. Ponieważ dyskurs o równości, o równouprawnieniu, o różnorodności, no na Zachodzie jest dużo bardziej rozwinięty niż u nas, po prostu polecam wam o tym pamiętać. Unikniemy dzięki temu wpadek, które mogą nas zdyskwalifikować w oczach klienta. I ja nie mam tutaj na myśli, chociaż też mam, takich skrajnych przypadków jak blackface, ale bardzo często zdarzają się jakieś, nie wiem, nieumiejętne i zupełnie nieświadome mylenie kultur. Mi się zdarzyło w Polsce mieć klientów, którzy prosili mnie o to, abym rozjaśniła kolor skóry osoby, którą narysowałam. Albo proszono mnie na przykład o to, abym podmieniła kobietę, liderkę, prawda, na mężczyznę. No pamiętajmy o tym, że jest na świecie trochę inaczej, że szef nie musi być białym mężczyzną, że rodzina to nie jest mężczyzna, który pracuje, kobieta, która rodzi dzieci, siedzi w domu i się nimi opiekuje. Poza tym rodzina to nie musi być mężczyzna, kobieta i te sprawy. Tutaj widzicie zresztą też ilustrację, która jest taką ilustracją sympatyczną, empatyczną, taką, z którą czytelnik, widz chętnie się utożsamia. Ja pracując dla Quartz at Work wykształciłam sobie jakiś taki podgatunek mojej ilustracji, wypadkowa mojej ilustracji dla dorosłych i dla dzieci. Staram się tworzyć tę ilustrację korporacyjną, staram się ją uczynić bardziej ludzką, w kontrze do tych licznych przedstawień korporacyjnych, to są takie hipki bez twarzy. Ja staram się im nadać jakiś indywidualny rys, tak aby widz, czytelnik mógł się z tym utożsamić. No i to się sprawdza, sprawdza się to nawet w takich drętwych tematach jak audyt audytów. Jest jeszcze jeden temat, jeden rodzaj tekstu i zupełnie inny sposób uzyskiwania odpowiedniości. Tutaj widzicie realizację mojego projektu, to jest Herb Wrocławia dla pracowni projektowej Maćków. Co było moim tekstem? No, był nim kontekst historyczny, to po pierwsze.
we Wrocławiu ta tradycja zawieszania herbów na budynkach użyteczności publicznej już trochę ma. No i pracownia Maćków wraca do tego miłego zwyczaju. Musiałam zebrać ikonografię. Musiałam dowiedzieć się, na co mogę sobie pozwolić jako projektantka. Od czego mam wyjść, jakich zmian mogę wprowadzić, w jaki sposób mogę zdekonstruować ten herb. No i też moim tekstem była heraldyka. No musiałam być świadoma tego, co rysuję. Jakie W, jakiego orła, jakiego lwa i czyje głowy, że chrzciciela i że ewangelisty, na jakim polu, prawda? Tekstem był też kontekst jakby samej architektury, po pierwsze przeznaczenia, no bo to był budynek, to jest budynek szkolny, więc sama forma tego mojego herbu mogła być bardziej swobodna. Ja tutaj na przykład wykorzystałam jakieś moje inspiracje z ilustracji dla dzieci. I sama forma budynku, który już wtedy powstał, kiedy ja to projektowałam, ona wpłynęła na wybór techniki. Ponieważ ja pierwotnie, tutaj widzicie takie bardzo wstępne szkice, ja pierwotnie planowałam projekt, realizację w bardziej inwazyjnej technice, w mozaice albo w sgrafito, jednak się okazało, że no, inwazja w gotowe licościane odpada. Musiałam więc się zastanowić, w jaki sposób zmienić formę tak, abyśmy ją mogli nałożyć po prostu na ten budynek. No więc szukałam inspiracji w innym miejscu. Po pierwsze to wróciłam do moich jakichś prac bardziej abstrakcyjnych, które operują konturem i jednostajną linią, no i oczywiście do jakichś wybranych, ulubionych znaków graficznych. No i pojawiła się jeszcze kwestia, jak to wykonać. Pierwszy pomysł to był neon. Natomiast ten herb mierzy 5 na 5 metrów, to po pierwsze, i to jest już utrudnienie. No, szkoła funkcjonuje za dnia, herb świeci w nocy, więc tutaj się mijamy. A poza tym jest to budynek szkolny. Powyżej, na dachu, znajduje się boisko, więc ten herb zaraz zostałby zniszczony. Pozostały mi formy metalowe i współpraca z kowalem. Na tym się zatrzymaliśmy, no ale okazało się, że tu się pojawia kolejny tekst, do którego się muszę odnieść, mianowicie cała masa ograniczeń technicznych. Wielkość, możliwość zawieszenia tego, musiałam to uwzględnić w projekcie. Miałam też duże ograniczenie, ponieważ kowal dysponował bardzo ograniczonym zasobem metalowych profili. One były odpowiednio szerokie, nie mogliśmy znaleźć szerszych. Kwestia gięcia. Nie wszystkie łuki mogły być po prostu uzyskane. Musiałam wyciąć detal. Po prostu wykonawca nie był w stanie tego zrobić, bo to było wykonywane w tradycyjnej kowalskiej technice. No i kiedy projekt już był gotowy, to musiałam jeszcze uwzględnić podział tego herbu na części, ponieważ nie mógł być on, nie mógł się zmieścić w maszynie proszkującej, więc musiałam jakoś zaprojektować to tak, aby te łączenia były później niewidoczne. No i kiedy już wszystko było gotowe, to się okazało, że jeszcze muszę zmienić ten projekt, ponieważ zaczepy montujące ten herb na budynku zostały już umieszczone w licu ściany. No i po raz kolejny muszę wyginać i poprawiać projekt. Dużo tekstu, bogaty kontekst, no ale udało się stworzyć w miarę prosty i czytelny projekt. Niektórzy mówią, że ten lew już nie jest heraldyczny i przypomina raczej kota. No i ja się w sumie zgadzam. Wszyscy lubią koty, a poza tym to jest szkoła, więc mam młodego kota. No wychodzi na to, że zmierzamy do końca. I chciałam wam jeszcze opowiedzieć o tym, w jaki sposób uzyskać tę odpowiedniość i jak ćwiczyć to, kiedy mamy wolny czas. Każdemu się zdarza jakaś luka w zleceniach, no i wtedy realizujemy własne projekty. Chcę wam powiedzieć, że takie prywatne projekty wykonywane w ramach ćwiczeń mogą wam przynieść później całkiem niezłe zlecenia. Tutaj widzicie mój projekt Bibliofilia, on powstał już wiele lat temu w ramach ćwiczeń. Inspirowana różnymi moimi ulubionymi tytułami, po prostu postanowiłam stworzyć taką serię. No i dzięki tej serii popracowałam sobie z monoklem, popracowałam z Medicine, z przekrojem, z WeTransferem i ten projekt wciąż żyje. Bo chcę wam powiedzieć, że wydaje mi się, że jako ilustratorzy
powinniśmy jednak pracować z tekstem, czyli powinniśmy czytać i powinniśmy szukać tematu w tekście. Nie szukajmy tematów na Pinterestie. Na Pinterestie możemy sobie znaleźć, jak widzieliście, nie wiem, torebkę, którą później musimy narysować. Ale unikajcie mody, no, nie rysujcie dziewczyn z porożem, nie rysujcie wytatuowanych anonimowych brodaczy, nie rysujcie jeleni, one też były modne. Czytajcie, no, ilustrujcie, nie wiecie co zilustrować, to zilustrujcie fragment ulubionej książki. Artykuł, nie wiem, z Guardiana, który ma już swoją ilustrację, ale zróbcie sobie do szuflady własną interpretację tej ilustracji. Bo dzięki pracy z tekstem nauczycie się po prostu tworzyć odpowiedniość. I za kilka lat, po takich fajnych ćwiczeniach, będziecie w stanie po prostu zilustrować wszystko, każdy tekst. I odnaleźć się w każdym możliwym kontekście, w ramach własnego stylu. Niech też wasz styl nie stanie się waszą pułapką. No i to chyba wszystko. Dziękuję. No hej, ja ci chciałam zapytać o technikę, w jakiej pracujesz i czy łączysz właśnie i komputer i no niewątpliwie też ręczne prace. Tak, staram się łączyć techniki tradycyjne i digitalne. Lubię pracować na własnych teksturach. Te tekstury wykonuję kredkami, wykonuję w linorycie, w monotypii, wykorzystuję różne skrawki, skanuję to później w dobrej rozdzielczości. Brzydko mówiąc, obrabiam to sobie i czyszczę w Photoshopie i mam taką bogatą bazę tekstur. Korzystam też z pędzli, bo później oczywiście szkic i te tekstury przenoszę sobie na komputer. No i pracuję w Photoshopie. W tej chwili rysuję na Wacomie Cintiqu, wcześniej rysowałam na Intuosie. No i koloruję najczęściej już w Photoshopie. Kupuję sobie pędzle od, chyba większość teraz ilustratorów bierze je od Kylie T. Webstera. Ja sobie je jeszcze trochę modyfikuję ustawieniami, aby uzyskać indywidualny dukt. No i w sumie tyle. Pracuję na dwóch, maksymalnie trzech ulubionych pędzlach. I staram się, bo zauważyłam, że po prostu wielu ilustratorów korzysta z tych samych pędzli, z pruszenia i tak dalej. I one trochę niwelują ten indywidualny styl. Taka moja rada, jak pracujecie na pędzlach, na których wszyscy pracują, to po prostu sobie trochę pokręćcie ustawieniami i wtedy uzyskacie indywidualny dukt, narzędzie. Jak długo dochodziłaś do swojego stylu i czy on się zmieniał w międzyczasie? Zmieniał się, bo na początku widzieliście moje ilustracje do pism kobiecych i one już mają dobrych parę lat. Ja się ich wstydzę, no ale co miałam wam pokazać? No tak wygląda droga ilustratora, że zaczyna od czegoś kiepskiego. Ja się staram trzymać tego mojego stylu i go po prostu konsekwentnie rozwijać i udoskonalać. Moje pierwsze ilustracje drukiem ukazały się już ponad 10 lat temu i to nie jest kokieteria, były koszmarne. I były zupełnie inne niż to. Więc przez pierwszych parę lat, i niestety już wtedy publikowałam, ja poszukiwałam stylu. Sięgałam po wektor, nie wiem, kombinowałam, czasem też po prostu rysowałam ze zdjęć. Nie da się tego ukryć. I tak naprawdę ten mój styl, który widzicie teraz, na przykład pracy do kwarca, myślę, że ma jakieś 3 lata, kiedy się utrzymuje już na jakimś w miarę akceptowalnym poziomie. Dużo pracy, no ale tak rozłożyłabym to na 10 lat. Mówiąc o pułapce własnego stylu, mam na myśli zafiksowanie się na stylu. Ja oczywiście... dobra, jest tak, styl jest bardzo ważny. Natomiast nie trzymajmy się go kurczowo. Możemy go eksplorować, możemy badać techniki, możemy zmieniać. Czasem jest tak, na przykład kilka lat temu upodobałam sobie rysowanie twarzy en face, ale ta linia była z profilu. Później niestety dorobiłam się łatki, że Picasso i te sprawy. To był mój błąd. To było ograniczenie. Dlaczego? Dlatego, że cały czas rysowałam te twarze z profilu i w pewnym momencie zauważyłam, że ja nie jestem w stanie wyrazić wszystkich emocji.
Jak chciałam narysować jakąś smutną twarz, ona po prostu wygląda idiotycznie. Więc musiałam się nauczyć rysować twarze w inny sposób, w innych ujęciach. To mam na myśli. Jeżeli ktoś sobie na przykład wybierze, że będzie prowadził geometryczne formy i będzie wszystko wyprowadzał z jednej linii, która przechodzi w drugą, no to się może okazać, że on nie jest w stanie po prostu jakiejś ekspresji wyrazić, bo wszystko będzie sztywne, prawda? Więc dobrze jest mieć swój styl, ale po prostu badajmy, rozluźniajmy go, no bo jednak ekspresje i wyraz są ważniejsze niż styl.